dziewczyna Lady Maluba. I ona wygrała chyba projekt Lady trzecią edycję. I ona teraz, tam wiecie, się uczy dziewczyny, jak się zachowywać i tak dalej. I ona teraz uczy na TikToku, jak się zachowywać. Tylko problem w tym, że ona totalnie kradnie i kopiuje cudze artykuły, cudze blogi i jeden do jednego czyta, nie? Jakiś ziomek to odkrył na TikToku i aż mi się śmiać chce. Jak dama powinna jeść pizzę? Zgodnie z zasadami dobrego wychowania, pizza powinna być jedzona nożem i widelcem. Ale jeśli jest podawana w całości. Natomiast rękami, gdy jest pokrojona na kawałki. Oczywiście, gdy jesteśmy w eleganckiej restauracji, warto sięgnąć po nóż i widelec. Ale z drugiej strony eleganckie restauracje raczej nie serwują pizzy. I jeszcze jedno, żadnego ketchupu. Gdy ktoś zapyta was, czy będą jakieś sosy do pizzy, powinniście stanowczo powiedzieć nie. To tak samo, jak gdybyście sosem czosnkowym polali rolady i kluski. Profanacja. Wiecie, ten artykuł no, napisała jakaś osoba, więc to jest jej własność. I śmiesznie, nie? Że TVN uczy, jak tam się zachowywać w towarzystwie te dziewczyny, uczy, jak tam się zachowywać na eleganckiej kolacji, a nie nauczył ich, nie kradnij. W ogóle historia tutaj zatacza koło, pamiętam, 4 chyba lata temu, może 3, też taka znana influencerka polska, robiła to samo, czyli znajdowała artykuły w sieci i udawała, że to są jej odcinki. I no, tam przynajmniej chyba nie było słowo w słowo. Było podobnie bardzo, ale czasem było coś zmienione. No tutaj akurat mamy sytuację, że jest słowo w słowo. I uwaga, zagadka. Co to była za influencerka? Ciekawe, czy są ludzie, którzy pamiętają tą aferę sprzed lat.